Siemanko, witam na moim kanale. Mamy czwartek, kolejny vlog. Jak wiecie, wczoraj obiecałem vloga, że zrobię coś, jakiegoś filmik nagram z instrumentami. No i tam była propozycja, żeby nagrać na trzech instrumentach, no ale zacznę może od filmiku, który dawno powinienem nagrać po vlogu, a mianowicie o zaprezentować wam mój nowy instrument, czyli ukulele. Jak wiecie, na moim najnowszym instrumentem był akordeon Weltmeister 120 basów. No ale jakieś półtora miesiąca temu nabyłem ukulele sopranowe 21 cali. Ukulele sopranowe 21 cali firmy Sogovia. Jest to, wiadomo, chińszczyzna, jak chińszczyzna. Z której właśnie mamy nylonowe włoskie. Kluczowe tutaj, wiadomo, metalowe stojenia. No co mnie tak na ukulele wzięło? Zacznę od tego. Ja grałem prawie bardzo długo na instrumentach, tylko grałem na klawisze. Po prostu nie lubiłem. Nie lubię grać na właśnie tak jak na przykład tej na strunach. Gdy na początku, wiadomo, jak grałem, to palce, nie wiem, odgniecione palce i tak dalej. Dlatego grałem tylko na instrumentach klawiszowych. No ale fajnie byłoby mieć gitarę, wiadomo, bo ta impreza, gdzie jest, można schować, łatwo przenieść. No, keyboarda na przykład ciężko, nie? Na akordeon, tak jak w zeszłym roku kupiłem akordeon, ten duży, to już w ogóle. Ja go wbrałem na imprezę, no ale wiadomo, gabaryty i wszystko. Na gitara zwłaszcza tego, że jest mała. No. Próbowałem na gitarze grać, ale na gitarze mi nie wychodziło, ze względu na to, że tam te akordy trochę gorzej wchodzą. Ukulele sopranowe. Na tyle dobrze, że to ma tylko cztery struny i akordy, które się gra, są dosyć proste. Jest to jeden palec, dwa palce lub trzy palce, w związku z czym łatwiej mi było opanować grę na ukulele jak na gitarze. No i co, i mogę więcej powiedzieć. No i kupiłem ten instrument, jest wykonany, jak widać, ze sklejki mahoniowej. Podstrunta i mostek jest drewniany, klucze, tak jak mówię, metalowe, struny są nylonowe, także nie bolą tak palce jak na metalowych strunach, aczkolwiek trzeba się też przyzwyczaić, bo na początku, wiadomo, są początki są trudne. Jak wygląda układ strun na ukulele? Nie ma tak jak na gitarze, że idzie struna od najcieńszej do najgrubszej, tylko do trzeciej struny idzie struna od najcieńszej do najgrubszej. I potem jest najcięższa struna i to jest dźwięk G. I to jest najcięższa struna w ukulele. I struny idą tak, że mamy pierwsza struna, to jest dźwięk A. Druga struna to jest dźwięk E. Trzecia struna to jest dźwięk C. I czwarta strona to jest dźwięk G. No i po prostu wiadomo, się gra. Akordy, jak właśnie odnośnie akordów, jak akordy idą na ukulele. A jak powiedziałem, jest to bardzo proste. Na przykład akord C-dur, żeby zagrać, to wystarczy jeden palec położyć na... Trzeci palec położyć na trzecim progu na strunie pierwszej i mamy akord C-dur. Nie trzeba się babrać tak jak na przykład na gitarze, że tam pierwszy, drugi, trzeci palec, te palce trzeba jakoś tak szeroko dawać i w ogóle ciężko akord złapać. Oczywiście na przykład akord G-dur jest to akord D-dur gitarowy, czyli kładę po prostu drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej. Pierwszy palec dokładam na drugim progu na strunie trzeciej i trzeci palec daję na strunę drugą na progu trzecim
i gram i mam akord G. Pokażę to akord F-dur, który na gitarze. Ja mam akord F-dur na gitarze, to jest akordem barwnym, tam trzeba poprzeczki jakieś łapać. To w ogóle ciężko to złapać. Ja tu mam akord F-dur, mam tylko dwoma palcami łapię. Daję drugi palec na pierwszą strunę. Na pierwszą strunę, na czwartą strunę na fregu drugim i pierwszy palec na drugą strunę na fregu pierwszym i mam akord F-dur. Jest zdecydowanie jest łatwiej grać na ukulele niż na gitarze, aczkolwiek ze wszystkiego się na przyzwyczajenie. Dla mnie gra na gitarze jest dosyć trudna, jest skomplikowana, no ja tutaj opanowałem te cztery akordy podstawowe, wiadomo, i każdą jedną piosenkę mogę zagrać. Dobra, no to by było na tyle. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie kostki do ukulele, w przeciwieństwie do kostki na gitarę, ponieważ struny są naprężone, w związku z tym standardowa kostka gitarowa będzie trzeba wydawać taki odgłos taki uderzona, a metaliczny odgłos, a kostka do ukulele jest w filcu, dzięki temu jest miększa, dzięki temu ten dźwięk jest ładniejszy. Dobra, na to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Pozdrawiam i hej!